Czas na podejście do kolejnej, tym razem już nie wiem, czy dziewiątej, może pójdę najpierw chyba całym scenariuszem, choć z drugiej strony badania można by nieco przyspieszyć. Umożliwia umiejętność przyspieszenia czasu i w miejscu, gdzie to wystąpi, czas płynie 4 razy szybciej, to by się przydało. Natomiast to jest ciekawsze, ponieważ to dawałoby energii, energii, której zawsze brakuje. To jest jeszcze strefa, gdzie wróg odnosi obrażenia. Ja myślę, że jeszcze poczekam jedną turę. Może przejdę właśnie 8-1. To mi da akurat wystarczającą ilość surowców. I wtedy będę mógł tamto sobie wynaleźć. Więc tak, dwa sygnały zostały wykryte. Więc jest ten sygnał fantomowy oraz drugi sygnał, który jest sklasyfikowany przede wszystkim jako ziemski. Jako ziemski, jako źródło pochodzenia jako ziemski. Z źródłem tego ziemskiego sygnału jest jakaś mała ziemska kolonia górników. I niestety są oni atakowani przez kogoś. Tak więc zapewne przybędziemy z pomocą, by ich ratować. A misja zapewne będzie... A nie, tu jest tylko zdobądź surowce. Jest to dosyć proste i co ciekawsze, mamy już tutaj wszędzie tak naprawdę gotowe kopalnie. Stąd zaczynamy. 400. To ja myślę, że przydałby się upgrade, żeby to szybko działało. Oprócz tego budujemy szybko relaya, żeby się dołapać do tych kopalni. To ja spróbuję zbudować w ten sposób, żeby poświęcić jak najmniejszą ilość tutaj przekaźników. I tym samym zaoszczędzić nieco. Tak, tam już poszło. Tam jest jeszcze jeden. Właściwie do tego też mógłbym się jakoś dobić. Tylko jak tu między nimi przejść, między tymi skałami? Tu jest jakieś przejście. A no właśnie, tu jest jakiś nieprzekraczalny element. Czy niepotrzebnie tutaj buduję to. Tędy nie przejdę. A zatem muszę poświęcić tutaj... A, może nawet nie dwa przekaźniki. Jednym może uda się to osiągnąć. Tak, wystarczy jeden przekaźnik, żeby osiągnąć także i tą lokację. Mam 160, ja myślę, że to jest czas na jeszcze jeden generator. Tylko za dużo budowli jednocześnie rozpoczętych, więc to będzie mały kłopot. A, ten jest już raz ulepszony. Tutaj coś jest ciekawego. A to jest chyba jedynie tylko taka dekoracja. Czyli tak de facto tło. Na to się klikać nie da, więc... To chyba nie bierze udziału w grze. I już zaczyna się inwazja wrogów. Co tu leci? Leci jeden statek, ten statek bez problemu sobie rozwalimy. I nim on tutaj doleci, aż będę mieć 80 surowców, czyli wystarczająco już na to, żeby postawić sobie laser. Stawiamy sobie jeden laser. On co prawda oberwie, ale wystarczą dwa strzały, by zneutralizować wroga. A w międzyczasie powstanie tutaj kolejny generator, więc będę mieć nieco więcej kasy. Musimy wydobyć 5000 surowców. I rzecz jasna, będzie tutaj cały czas walka o prąd. On tutaj podąża. Ale gdy przebędzie na miejsce, to już będzie w zasięgu i właśnie obrywa. Niestety on strzeli dwa razy. Dobrze, dostaliśmy raz. Tutaj kolejny generator, ponieważ to o prąd w tej chwili chodzi, brakuje prądu. Przydałby się jeszcze jeden generator, bądź ulepszenie, aczkolwiek myślę, że raczej będę szedł w kierunku większej ilości generatorów. Choć z drugiej strony to nieco głupota. Bardziej się opłaca ulepszyć. Skoro tak naprawdę nie wiemy, skąd wróg przybędzie i przypuszczalnie może być to od południa, to może jednak skoncentruję się na tym, żeby to tutaj ulepszyć. Teraz tak, mam 27. To możemy iść tam dalej. Tutaj też coś jest i być może to także musi być wydobyte, żeby ta całość surowców, która jest zmieniona, czyli 5000, została zachowana. Zaraz będę wiedział. 30. Jest nadmiar energii na chwilę obecną, więc jeszcze wykorzystując tą krótką chwilę,
budujemy tutaj kolejne kopalnie. 7 energii. No ta energia jednak gra tak pewne granice użycia. Nie, tu jest jeszcze jeden przekaźnik potrzebny, bo za daleko to wszystko siedzi. Więc tutaj jedna kopalnia. Właściwie czy ją... Nie, nie da się umieścić tak, żeby, że tak powiem, żarła z dwóch źródeł. Najpierw może zabezpieczmy się i wydobądźmy wszystko to, co jest poza terenem. Czyli w tej chwili jeszcze przydałoby się ulepszyć raz jeszcze jeden bądź dwa generatory. Ja stąd nie będę nigdzie dalej szedł, więc tak naprawdę mogę sobie te dwa generatory ulepszyć do drugiego poziomu i to będzie wszystko, co jest mi potrzebne. Teraz tak, na chwilę, ponieważ mamy troszeczkę czasu, zniszczymy jedną wieżyczkę, ulepszymy generator. To samo przydałoby się raz jeszcze zrobić. Dobrze, ilość energii jest już wystarczająca, to teraz tylko koncentrujemy się na budowie kopalni. No i rzecz jasna oczekujemy kolejnego ataku wroga. Ta kopalnia już została wyczerpana, więc przenieśmy ją gdzie indziej, może wydobądźmy to tutaj, żeby to szybciej po prostu się zakończyło. Jeszcze jednego mógłbym zbudować. To górnik będzie pracować w tym miejscu. Tutaj jeden. Tak więc jeśli jest to możliwe, będziemy jak najszybciej starali się eliminować te złoża, które trzeba bronić gdzieś po prostu z zewnątrz. 35 to jeszcze jeden, ale za daleko go zbudowałem. Tutaj, wystarczająco już chyba. To powinno być momentalnie opróżnione. Tego jest tutaj 150, to może tutaj jeszcze jednego zbudujemy. Jak widać, energia co chwilę skacze, ale to jest spowodowane tym, że ja ciągle coś buduję. Tak, tutaj jeszcze jeden przekaźnik i stąd też wszystko wydobędziemy. Oj, moment, moment. Robi się nieciekawie. Zapauzujmy grę, zobaczmy, kto do nas jedzie. Tu jest dwóch. No, trochę się rozpędziłem z tą budową. Ale zobaczymy, czy uda mi się to przetrwać. Więc tak, na pewno będę potrzebował lasery. Jeden tu. To jest już zbyt mało, żebyśmy mogli się obronić. Część ataków przejmą nasze kopalnie, więc tym się bym nie przejmował za bardzo, aczkolwiek tutaj muszę w jakiś sposób zbudować dalej to przejście. Może być tu, bo widzę, że tutaj leci jeden z wrogów. A to są te statki, to nie są nazbyt groźne. Pójdziemy po prostu ilościowo w obronę. Tutaj też coś jest. Tu jest jeden, tam jest drugi. To myślę, że jeżeli postawię tutaj jeden laser, tutaj drugi, to wystarczająco się obronię. Tutaj jeszcze brakuje lasera, ale to jeszcze chwilę potrwa. No i właśnie teraz ta duża ilość kopalni, którą pobudowałem, spowoduje, że momentalnie będę mógł się obronić. Tylko, że oni atakują jednocześnie i to będzie kłopot. Trzeba będzie tego po prostu pilnować. Ciągle to po prostu mówię, nie mogę się tego odzwyczaić. Choć wiem, że to jest złe. Teraz tak, tu jest ich kilku. Tutaj jeden leci. To pasowałoby się bronić, tylko ja to źle postawiłem. Teraz jest lepiej. Tutaj już się gościu zbliża, a energia niestety spada. Tu dużo kopalni pracuje, ale zobaczymy, czy sobie poradzimy. Trzeba zaczekać, aż zakończy się budowa, bo kilka ich tu trwa. Ten się zbliża. Niestety Haw coś przygrzeje. Tutaj kopalnia oberwała i oberwie jeszcze jedna. Jest za mało definitywnie tutaj obrony. Więc tak, jeden laser, a tu jest dwóch gości. Tutaj też by się coś przydało. Postawmy zatem jeden laser i tu. No jak widać prąd. Prąd jest problemem. Upgrade strzelimy błyskawicznie. I zobaczmy, czy czegoś nam nie zniszczy. To raz może oberwać, ale tego jest za mało. Tutaj jeszcze jeden laser pasowałoby gdzieś postawić. Więc tak, ten się broni. Tam oberwaliśmy. Tutaj wróg jest praktycznie zniszczony. To zniszczymy, żeby on nam nie zniszczył. I tutaj biegnie dwóch gości do mnie. Zbudujmy to w tym miejscu. To jest prawie że zniszczone, więc to zostanie skasowane.
Tam wróg został wyeliminowany. No, obroniliśmy się. A no właśnie, tutaj nie dopilnowałem i został zniszczony jeden z laserów. Zbudujmy dwa. To rozwiąże całkowicie ten problem. Tutaj relay poszedł, ale to nie problem, ponieważ on się szybko odbudowuje. Praktycznie z miejsca. To zostanie przez nas rozebrane. Tu trzeba zaczekać. No niestety tutaj troszkę oberwałem. Ja bym powiedział nawet bardziej niż troszkę. 135, jeśli chodzi o upgrade. Położyłem całkowicie tą obronę. Ale to się zdarza tylko raz. Upgrade kolejny. I od dołu idzie naprawdę potężna fala przeciwników. Wow, coś nowego. No, to w tej chwili, teraz tak to rozbierzmy, pasowałoby jednak się zabezpieczyć, czyli pokasować te wieżyczki, gdzie one nie są już potrzebne. To też już niczego nie wydobędzie. No i tak naprawdę tutaj teraz potrzeba więcej laserów. Będziemy je na bieżąco budować. To się jeszcze zupgrade'uje, czyli prądu będzie troszeczkę więcej. To ledwo styka, ale wystarcza. No i tutaj już wszystko zostało wydobyte. No prawie, to jeszcze widzę działa. A tutaj? Te skończyły działanie. Tu jeszcze chyba jakaś minimalna ilość pozostała. Jeszcze 9, czyli powiedzieć można 2 tiki i po zabawie. To rozbierzmy. A tego naprawić nie mogę. Mam możliwość zbudowania wieżyczki. Znaczy nie wieżyczki, tylko wyrzutni rakietowej. Więc tutaj pójdźmy w tym kierunku. No, wróg niestety już zaczął mnie ostrzeliwywać, ale to nie jest problem, ponieważ w każdej chwili możemy to odbudować. Tylko trzeba rzecz jasna tego pilnować. Leci rakieta i ona będzie mocna raczej dla tego przeciwnika. Oj, zagapiłem się, czyli kolejna kasa stracona. Leci. Zobaczymy, jaką ten ma możliwość strzelania. Tego chyba nie widziałem. A nie, dobrze. On strzela tym promieniem. Czy ta rakieta jest w stanie... Tak, jest w stanie się nakierować na wroga. No, praktycznie nie zadała mu obrażeń, więc tych rakiet będę nieco musiał wysłać. Teraz mam 139. Pasowałoby dorzucić więcej kopalni, żeby zwiększyć procedurę wydobycia, żeby ona była bardziej efektywna. To stąd właściwie jeszcze zostawmy. Skasować to ja w każdej chwili mogę. Tutaj wszystko działa, czyli przydałoby się jeszcze więcej górników. Jest energia, są pieniądze. Trzeba to wykorzystać. To teraz do 300 musimy dobić, żeby wieżyczka kolejna powstała. Ponieważ jak widać jedna, to nazbyt mało. Te działy nowe, gdyby tak zbudować tutaj. A no właśnie, skubaniec. Tego się nikt nie spodziewał. On tutaj to niszczy i będę to musiał koniec końców zniszczyć. A zatem już teraz trzeba te przekaźniki pobudować. Tak, jeden sobie zbuduję tu. Drugi tu. Ja muszę jeszcze do gościa... Może jeszcze do gościa zdążę po prostu dobić? Nie, nie zdążę. Zniszczy mnie, nim ja to dobuduję. Trzeba to będzie rozebrać na koniec. To teraz, skoro mam mało prądu, to może skorzystając z okazji zbudujmy jeszcze jeden generator, ponieważ on się z pewnością przyda. A ten zostanie niestety zniszczony, nie ma możliwości, żeby go wybudować. Ale niech działa do końca. Skoro tak, to tak, zniszczmy to, to niech sobie jeszcze strzela.
I dorzućmy mu tutaj lasery pod nos, żeby go zniszczyć. To ja za chwilę stracę nieco prądu, więc lepiej, żeby się to już szybko wbudowało. No niestety, to teraz tak, jeden relay, żeby zasilać tutaj tą rakietnicę. Wyrzutnie niech sobie strzela do wroga. Wróg się na coś teraz ustanawia, tylko zobaczymy, czy mu się to uda. Bo tu kolejne moje jednostki atakują. A, no właśnie, tutaj. Zasadził się na to, ale to nie jest kłopot. W ostatniej chwili to po prostu rozbierzemy. Prąd jest moim problemem. Więc to kasujemy. No i teraz pozostaje skupić się na eksploracji złóż. To jeszcze wydobywa, to możemy skasować. Więc teraz jeszcze pasowałoby się skupić na tym, ponieważ tu jest dosyć dużo surowca. To jest chyba wystarczająca ilość energii. Jeszcze dosyć dużo mamy. Właściwie by podpić sobie nieco te możliwości, to coś zapgradujemy. Tutaj jeszcze kopalnia. Chyba tych kopalni jest wystarczająca ilość, bo znowu nie miał takiej sytuacji, że znów mi zbraknie prądu, bo kopalnie wszystko zużywają. Chyba wystarczy. One powinny teraz sobie z tym wszystkim poradzić. Tak, wszystko normalnie topnieje w oczach. A tutaj jeszcze jest jedna, która jest poza zasięgiem. I tutaj górnik musi być. Dwóch chyba nie dam rady tu wcisnąć. A jednak udało się. Bo teraz od góry coś nadciąga. I jest to pewnie cała fala tych małych. Tu jest jeszcze surowiec. To sobie zbudujmy w tym miejscu obronę. A no właśnie, to nie jest jeden gościu. To trzeba by się wysunąć z obroną tutaj na górę jeszcze, na chwilę obecną. Relay. Raz jeszcze kolejny relay gdzieś tutaj. I tych przekaźników już chyba wystarczy. Można tutaj postawić troszeczkę obrony. Laser. Jeden laser, drugi, trzeci. Koniec kasy. Energii mamy już wystarczającą ilość. Więc teraz pozostaje się skupić jedynie na obronie. 80%. One po prostu na styk się zbudują. Tak, już powstały. Ten jest zniszczony. Tutaj coś nadciąga. Tu jest jeden mały. Tutaj też jest. One zostaną przez te wyrzutnie zniszczone. Więc cała reszta jest do rozbiórki. I myślę, że to pójdzie dosyć gładko już. Tam jest kapustka. Ile wydobyłem? 3600. No to pozostaje jeszcze chwila, żeby cała reszta została wyeksploatowana. Tutaj jest jeden. Tutaj coś idzie z takiego dziwnego kąta. Więc i tu przyda się jakaś wieżyczka laserowa, a najlepiej dwie. Teraz tak, żeby to wyrównać, bo nie mogę trafić. Nie jest do niczego podłączone. No nic, jednak to po prostu trzeba rozbudować. Laser. Dwa lasery jest wystarczającą ilością. Są wystarczającą ilością. Tutaj jeden leci, czyli tutaj jeszcze jeden jest potrzebny. O, dwa spokojnie rozwalają jednego takiego gościa. Tutaj jeden z góry leci, rozbije się na tej trójce. Te się już tutaj zbliżają. Wygląda na to, że prawie jednocześnie tu wlecą. A zatem zbudujmy jeszcze jeden taki zapasowy. A właściwie, nie był w ogóle potrzebny. No i teraz kasacja tego, co tu pozostało. Tu jest jeszcze troszeczkę. Tam jest dwa. Ja nie wiem, czy jest sens tam się budować.
Jak przestaną mnie atakować, bo to jest taka budowa normalnie na 5 sekund. Energią wystarczającą ilość, zatem po prostu zwiększmy... A, tu nie zbuduję. Zwiększmy ilość kopalni. Tutaj już wybudowały się. Tutaj coś zostało? Nie. Wszystko jest na bieżąco likwidowane, więc zagrożenia nie ma, nie dochodzi do nas. To jest do rozbiórki. Tam cała reszta jeszcze działa. Te jeszcze mają co wydobywać. Co leci z dołu? Nic wartego uwagi. Jeszcze kopalnie gdzieś możemy? Tutaj możemy. Im więcej kopalni, tym szybsze wydobycie, a zatem korzystajmy z tego. Energii jest wystarczająca ilość. O, moment. Leci w końcu coś mocniejszego. Więc tu trzeba się przygotować do obrony. I w tym momencie ja tu mam troszeczkę miejsca, więc wieżyczki tutaj, które ostrzelają wroga, postawimy. Nawet trzy damy radę. Tutaj go gorąco powitamy. Ten zostanie wyeliminowany. Tutaj jeden leci, więc i tu by się jakaś obrona przydała. Więcej tych laserów. Jeden laser. Drugi. No i właściwie chyba trzeci. On się zajmie laserami, a my w tym czasie będziemy mogli dalej dywagować, co z tym robić. Ten się zbliża. Pewnie od północy coś zaraz nadleci. Na razie tylko te małe badziewia. Ten się zbliża i tu by się przydała przynajmniej jedna wieżyczka. Choć jedna to jest chyba definitywnie za mało. 180 kosztuje to. Zobaczmy, czy ja tu wszystko wydobyłem. Tak, to już jest do skasowania. I w tej chwili mamy 300, czyli... Przynajmniej rozpoczniemy ostrzał wroga. Zobaczmy. A, koniec, czyli wcale wszystkiego nie trzeba było wydobywać. 5001. Przekroczyłem nawet limit.